to zrobić, żeby nie pouszkadzać wszystkich elementów tutaj. No i taki dość destruktywny sposób, po prostu wyszarpuję kondensatory. Ten troszeczkę mniej oberwał przy wyciąganiu. Na początku wziąłem po prostu duży śrubokręt i między nie wsadziłem. I ta masa popuściła. No ale teraz już się aż tak nie pierdzielę, bo skoro wiem, o co im chodzi, tym kondensatorom, to po prostu je wyszarpuję. Tak dogrywam po prostu, bo chyba nie chcecie aż tyle poza tematem, jak to się mówi, to i tak długo trwa. Ale idzie to wyszarpać bez prac archeologicznych. Ładnie są wyciągnięte, później ewentualnie to powycinam, żeby było więcej miejsca i najwyżej to też sobie załatwię taką pastę, żeby to później z powrotem pozalewać. Nawet chyba numery się odbiły. No. Dobra, lecę dalej, a to po prostu będzie w dalszej części materiału. Później wracamy do tematu. Wiele godzin myślenia, jak to ogarnąć, i tak widzicie śrubokręt. Kombinowałem, jak to zrobić. To jest teoretycznie PH2. Nie widać. I plan jest taki, żeby wykorzystać te otworki. Bo te otworki, widać, już sobie przygotowałem do składania. Te otworki dają radę, by skręcić śrubkę. Teraz co będziemy skręcać? Kupiłem sobie dłuższe śrubki. Dłuższe śrubki, żebym umiał, jak to się mówi, z większej odległości zacząć skręcać termopady i izolatory. Więc to wszystko trwało. No i plan wygląda następująco. Kiedyś to było skręcone. Musimy sobie coś tutaj pokazać. Kiedyś to było skręcane przez tą dziurkę i było użyte Total Way. I te śrubki przechodziły, główne śrubki przechodziły tu. Ta lampa miga jak wściekła. Ale się nakłada. Muszę wyłączyć, bo ktoś zemdleje od tego migania. Ok. To tak samo. Więc te śrubki były kiedyś tu i elementy robocze były przytrzymywane tutaj między tym. Ja sobie to odrysowałem, gdzie one by miały przyjść. Więc tutaj jest spoko, jak to wyjdzie. Dlatego tutaj leżą te elementy, żeby wam pokazać, o co chodzi. Te elementy jakby wyszły tu, jest spoko, ponieważ część, która przewodzi temperaturę, no tak będzie widać, ta część, która przewodzi temperaturę, jest na radiatorze, więc jest gitara. Jedynie tu, tak jak to miałem zrobione, tu mam wzór, tu mam żeberko. Tu by mi się najlepiej wierciło i gwintowało. Jeszcze nie wiem, czy mam taki gwintownik, więc to jest kolejna rzecz, którą będę musiał prawdopodobnie zakupić. Muszę to tak zrobić, żeby ten cały element był, jak to się mówi, na radiatorze, by całość oddawała ciepło. Nawet ta część jest skazana, bo tutaj się grzeje. Tu jest ten główny element wykonawczy. I to mam pokazane. I to by musiał mieć mniej więcej tak. Tutaj to widać mniej więcej, jak to by dolegało. To by było mniej więcej tak. Stare półprzewodniki wsadzam
Nie ryzykuję kupno nowych. Już z samym zakupem kondensatorów troszeczkę jest jaj. Do teraz mam mały spór ze sprzedawcą, bo jeden kondensator przyszedł uszkodzony. I tak, jakbym to zrobił tak, jak mam wytrasowane w tą stronę, to by nie wyszło, bo główna część, która oddaje temperaturę, by wisiała w powietrzu. Więc muszę to całe przenieść w tą stronę. I za pomocą kabelków będę musiał wyciągnąć do płyty połączenia. Więc to nie będzie bezpośrednio do płyty, tylko przez kabelki do płyty. I sobie najpierw złożę tą część, czyli kabelki muszą być takie długie, żebym umiał tak sobie to ustawić, skręcić, przesunąć, ustawić tu, żeby wszystko pasowało na otwory, wpasować się w te przewody, co są od cewek, tak, i to poskręcać. Więc to będzie taka misja impossible, bo to jeszcze spoko, jeszcze jakoś dam radę skręcić, bo to będę miał poza zarysem, ale to, żeby mi wszystko powychodziło, to będzie problem. W dodatku tak liczę, że ten śrubokręt, jak przewiercę się tym, powiedzmy śrubokrętem bezpośrednio, to jak widać tu jest ścieżka i ją uwalę, więc będę musiał to uciąć, tą ścieżkę tu i gdzieś tu i ją na nowo zalutować, używając jakiegoś trucika z uzwojenia, z silniczka czy coś takiego, bo tu są rezystory pomiarowe do wyjścia. Tu jest jeden MOSFET i tu jest obliczany prąd z użycia przez wyjście, takie sterowane przez przetwornicę. No i jeszcze jest opcja, że po prostu pominę ten element, bo nie wykorzystuję to, ale zawsze koncepcja się może zmienić i mogę jak kiedyś to zacząć używać, więc to musi zostać odtworzone. A laminat jest trójwarstwowy, co tu widać, że mamy jedną warstwę po górze, jedną warstwę z dołu i jeszcze jedna jest w środku. Jest troszeczkę jaj, no ale najważniejsze, że jest koncepcja i będę z tym działał. Tylko pytanie, czy mam jeszcze gwintownik, bo jak coś, to będę musiał sobie jeszcze gwintowniki zamówić. Bo kondensatory, gdzie je dam? Tutaj, gdzie mam kondensatory. Troszeczkę. To jest 541 z 560, to jest jeden z lepszych, ale mają na przykład 538 na 560, no ale niby to jest w tolerancji producenta. No, tak samo te nie za bardzo się zgadzają, bo mają mieć 3300, a mają 3000. Więc no, zakupy w Chinach, no co wam mam powiedzieć? Też te moje T9 nie jest najlepsze do takiego pomiaru, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Niestety wszystkie te kondensatory uciekają z pojemnością, więc zastanawiam się, czy czasem jednego gratis gdzieś tutaj nie dorzucić. No ale nie będziemy przekombinowywać, zobaczymy, jak to będzie działać. I tak to już się robi przekombinowane, ale jak się chce, to się to naprawi. Taki jest plan.